Proszę Państwa, niestety Huragan przegrał 2-4 z Mrągowią. Z nami jest strzelec dwóch bramek, Piotr Błędowski. No niestety dla nas, Piotr Błędowski widać zadowolony, strzelec dwóch bramek. Jakby Pan ocenił dzisiejsze zawody w Morągu? Wydaje się, 4 bramki strzeliliście, że to był łatwy mecz dla Was. No, niby to tak wyglądało, ale na boisku no, zupełnie były nasze odczucia odmienne. To był ciężki mecz, ale byliśmy bardzo dobrze poukładani. Od tyłu nieźle to wyglądało i no, dlatego dostaliśmy też nagrodę w postaci tych 4 bramek. To jest no, nagroda za pracę całego zespołu. Tak? Jakby Pan ocenił dzisiaj Huragan, no, zespół, który przegrał niestety? No, Huragan zawsze jest wiecznie groźny. Macie bardzo, bardzo dobrych zawodników. No i indywidualnie widać, że spadliście z tej trzeciej ligi i tam no, naprawdę są zawodnicy, którzy powinni na tym poziomie wyższym pozostać. No, dzisiaj akurat gra Huraganu sprawiła nam trochę problemu, szczególnie w pierwszej połowie, gdy podeszli do nas delikatnie wyżej, ale przetrzymaliśmy lekki napór w końcówce pierwszej połowy, a w drugiej połowie już wyglądało to z naszej strony, myślę, że o niebo lepiej. Dziękuję bardzo, tyle Piotr Błędowski. Dziękuję również. Ekstra! Przed chwilą rozmawialiśmy ze strzelcem dwóch bramek Piotrem Błędowskim, teraz pan trener Niedziułka, trener Mrągowi. No, Mrągowia pokonała Huragan aż 4-2. Wynik wskazuje, że był to łatwy mecz, trenerze. No na pewno nie był to łatwy mecz. Przerwy 1-1, każda ze swojej drużyny miała szansę na kolejne bramki. Przy 2-1 gospodarze mieli poprzeczkę, także no, mecz był naprawdę wyrównany. No, nam dopisało trochę więcej szczęścia. Potrafiliśmy wykorzystać, czy to zmusić do błędów przeciwnika, który pewnie popełnił więcej, no, a nam nie zabrakło zimnych pod bramką. I te sytuacje po prostu wykańczaliśmy. Na pewno nie wiem, to ma łatwy mecz. Zresztą no, miejsce w tabeli pokazuje, że Huragan jest klasową drużyną i tutaj trzeba było w każdej minucie być czujnym, walczyć do końca, bo nie moglibyśmy liczyć do samego końca. No wydaje się, że taki terminarz trudny trochę, bo mecz w Morągu, a teraz gracie z Jeziorakiem, no chyba jednym z takich wielkich faworytów do awansu. Czy także postaracie się o 3 punkty? Na pewno w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Tym bardziej, że będziemy grali u siebie. Natomiast do tej pory nie zdobyliśmy żadnego punktu na wyjeździe. Dzisiaj zdobyliśmy pierwsze 3. No, mam nadzieję, że podtrzymamy dobrą pasę z kolei u siebie i nie stracimy punktów. Oczywiście będziemy szanować, dobrze się przygotować do Zielaka, ale będziemy grali o 3 punkty, bo taki cel jest w każdym meczu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle pan trener Mariusz Niedziułka, trener Mrągowi, Mrągowa. No i na koniec opinia pana trenera Andrzeja Malesy. Trzeba powiedzieć, smutna sobota w Morągu. 2-4 z Mrągowią. Pierwsza porażka w lidze. No i tak jak chwaliliśmy Huragan w poprzednich meczach, teraz trzeba chyba zganić, no bo niektóre błędy w obronie to jest tak zwany w cudzysłowie piłkarski kryminał. No tak, no Mrągowia tutaj wykorzystała nasze wszystkie błędy indywidualne, a najbardziej mnie bolą to, że to były błędy niewymuszone gdzieś. Zagraliśmy piłkę za krótko gdzieś, no szybko nas wypunktowali, w ciągu tam 10 minut 3 bramki strzeli. To pozwoliło skoczyć na 4-1, nasz zryw. Dał nam bramkę Pawła Galika, ale to czasu zabrakło i wszystko. Chyba już sił, bo tak to wyglądało, że dzisiaj byliśmy słabi, mobilni, nie wyglądaliśmy dobrze. Pod względem fizycznym odstawaliśmy od Mrągowi zdecydowanie i nad tym trzeba się zastanowić. I gdzieś tutaj będziemy szukali i wyciągali w tym kierunku wnioski. No właśnie, trener powiedział, że trzeba wyciągnąć wnioski. Teraz mamy tydzień spokojnego, wydawało mi się, przygotowania. No ale jedziemy na niezwykłe, trudne boisko, jakim jest boisko Korsz. Tak, zdajemy sobie sprawę, znamy terminarz i jedziemy do Korsz, będziemy się przygotowywali, na pewno będziemy chcieli się na pewno się dobrze przygotować i mam nadzieję, że tam się przełamiemy i wrócimy na tą swoją ścieżkę, tak jak powinno być w Morągu, że w Huraganie, gdzie zawsze w każdym meczu gramy i wygrywamy i zdobywamy punkty. Dziękuję bardzo, tyle trener Huraganu, pan Andrzej Malesa. Dziękuję.